Cześć i czołem, ja jestem Kacper, wy jesteście na kanale Pan Lekkoatleta. 12 dzień czerwca, godzina 7.43. Rozpoczynamy kolejny wyjazd, ale dzisiaj zabieram was do Sieradza, gdzie odbywają się Mistrzostwa Polski. Ci, którzy są ze mną od dłuższego czasu, wiedzą, że najczęściej swoje podróże na zawody wybieram się właśnie koleją, więc tak jak widać za mną, mój pociąg już na mnie czeka. Rozpoczynamy pierwszy etap podróży, Kraków Główny, Łódź. Widzę tam około 1,5 godziny przesiadki i udamy się już potem finalnie do Sieradza. Do Sieradza powinniśmy dojechać około godziny 14.50, jeśli się nie mylę. Za mną stacja Łódź Widzew, czyli połowa trasy do Sieradza już za mną. Ten, kto siedzi tutaj ze mną na mediach trochę więcej, trochę dłużej wie, że z Łodzią mam dobre wspomnienia. Z Łodzi startowałem dwukrotnie. Raz startowaliśmy sztafetę, raz startowałem indywidualnie właśnie 800 metrów. Te wyniki już są mocno nieaktualne. Te, które wtedy uzyskałem, czy na 800, czy też ten sztafetowy, bowiem sztafeta została poprawiona na Mistrzostwach Polski, do których się wtedy przygotowywaliśmy, bodajże 2 lata temu, a wynik na 800 został zmazany w Gliwicach w zeszłym roku, co mieliście okazję tutaj na kanale widzieć. To, co widzieliście przed chwilą, to przebitki z podróży między Łodzią a Sieradzem. To, co widzicie za mną, to stacja w Sieradzu, co oznacza, że kończymy kolejową podróż do Sieradza na Mistrzostwa Polski Dziennikarzy. Będę biegał dwa dystanse, 800 metrów. Moje koronne, na tym chcę się w tym sezonie skupić. Dodatkowo rekreacyjnie i dla zabawy 200 metrów. O planach, jakichś założeniach pogadamy sobie, jak już się pojawię na stadionie. Na razie blisko 3 godziny czasu jeszcze do zawodów, więc pozwiedzamy sobie Sieradz. W końcu ulicy Sportowej, którą trzeba było dojść do punktu finalnego, no kto by się spodziewał, stadion. Na tym stadionie będziemy dzisiaj rywalizować w ramach Mistrzostw Polski Dziennikarzy i Blogerów, tak jak wam wcześniej wspomniałem, po to jestem tutaj w Sieradzu. To spostrzeżenie, jak patrzę na stadion, dosyć wąski, w sensie no nie jest jakiś taki olbrzymi. Czyli to 800 będzie, nie będzie aż tak w głowie siedziało, że to jest tak duży dystans do przebiegnięcia, jaki trzeba przebiec. Więc zobaczymy, wygląda fajnie, skromnie, kameralnie. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame, and it's fire. Plan, jaki sobie założyłem przed tym biegiem, to dobre, fajne pierwsze 400 w okolicy 1.3, 1.5, żeby się zmieścić. Wyszło 1.4 z małym groszem, więc gdzieś tam w obrębie tych planowanych założeń przed biegiem. No potem wiadomo, zaczął się z lekka horror. Na 500 zabrakło siły i do końca to 300 metrów to już ten bieg taki mocno na uparach. Gdzieś tam jeszcze próba lekkiego finiszu na ostatnich 60-70 metrach do mety. Jest to pierwszy bieg w sezonie, życiówka co prawda jest, bo nabiegane 2:14:32, więc cały czas ten progres jest. Myślę, że gdyby lepiej rozłożone siły na tym drugim 400 były, to mogło wyjść nawet gdzieś tam w okolicy tego planowanego
gdzieś tam upragnionego 2.12. Pozostaje przemyśleć ten start na 800. Dobry start, założenia gdzieś tam zrealizowane. Zobaczymy. Trzeba teraz skupić się na treningach i dołożyć coś, żeby to drugie 400 było mocniejsze. Tutaj przyjechaliśmy skupiać się na 800. Wynik zrobiony, więc jest się z czego cieszyć. 200 na roztruchtanie zaliczone. Czeka nas jeszcze teraz dekoracja, bo te czasy gdzieś tam na pewno 800 zakwalifikowało się na to, żeby stanąć na podium.